Pycha udaremnia dobre czyny, niweczy modlitwę, oddala od Boga i ludzi. Modlitwa człowieka pysznego nie dociera do serca Boga, natomiast pokora otwiera je na oścież. Bóg bowiem ma słabość do ludzi pokornych, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Kolejną jubileuszową katechezę poświęcił modlitwie, która otwiera nas na Boże miłosierdzie. Papież posłużył się przypowieścią o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni. Każdy z nich modli się inaczej. Faryzeusz zwraca się do Boga na stojąco, czuje się pewnie, używa wielu słów, dziękuje co prawda Bogu, ale w rzeczywistości wylicza tylko swoje zasługi i z pogardą patrzy na innych, mówił papież. Franciszek zauważył, że przypadek faryzeusza pokazuje nam, iż nie jest ważne, ile się modlimy, ale jak to robimy. Trzeba na to zwracać uwagę, zwłaszcza dziś, kiedy porywa nas szybki nurt codziennego życia, emocji, oszołomienia i zamętu. W takich warunkach musimy odnaleźć drogę do swego serca, bo to właśnie tam przemawia do nas Bóg. Z kolei gesty pokuty i kilka prostych słów celnika świadczą o tym, że zdaje on sobie sprawę, jak nędzna jest jego sytuacja, mówił dalej papież. Jego modlitwa dotyczy tego, co zasadnicze. Działa on jak człowiek pokorny, pewny tylko tego, że jest grzesznikiem potrzebującym zmiłowania. I to jest piękne. Żebrać o Boże miłosierdzie. Stając z pustymi rękami i uznając się za grzesznika, celnik ukazuje nam wszystkim niezbędny warunek, by otrzymać przebaczenie od Pana, powiedział Franciszek. Na zakończenie papież przypomniał sentencję, którą Jezus podsumowuje tę przypowieść. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pokazuje to, że Pan Bóg wymaga od nas pokory nie po to, by nas poniżyć, lecz dlatego, że jest ona niezbędnym warunkiem, aby On mógł nas wywyższyć i wypełnić swym miłosierdziem wszelkie nasze ułomności.